Ale czy na pewno? Zaraz to dla was sprawdzimy. Tak wygląda żona na rowerze. Nagrywana. Z telefonu. A tak wygląda żona na rowerze. Nagrywana z gimbala. Z włączonym śledzeniem. Jak myślicie, jak lepiej? Mamy go, polecamy. Mówimy o kochanie, o czwórce, tak? Tak. Czwórce? O czwórce. Jakby ktoś nie wiedział. Proszę, pokaż. Jak piękne. Słoneczko wyjście, tak? A tak wygląda ścieżka rowerowa nagrywana z roweru. Co by nie było. Jak tam na górze? Super. Nie wiem, czemu wybrałeś drugie na dole? Bo wolę być na dole. No, a ja u góry. Kochani, jest pięknie. Zasuwaj tam, zasuwaj. Tak. Tak wygląda śledzenie obiektu. Cześć obiekcie. Witam. Słuchajcie, jestem obiektem najlepszym. Oprócz tego pożądania od męża. A tak wyglądamy z przedniej kamery. Tak. Jadąc na rowerach. Przeciwnie. Mój miś pojawi buzię i zacznie jego siedzieć. Może zjadę z tego na jakieś wyboje, nie? No. Z wybojami i potrawą. I ze szczekającym psem. A tak wyglądam biegnący przez most, uciekający od żony. Przynajmniej się udało uciec. A tak wyglądam biegnący przez most do żony. Przybiegłam do ciebie. Super. Chciałam ci powiedzieć, że rower za tobą jechał. Byłem szybszy. Nie chcę mnie zgubić. Myślę, co najważniejsze. Trzeba powiedzieć, że działa razem z moim telefonem na Androida. Także nie sądziliśmy, że się połączy, bo to jest do iPhone'ów. A połączył się. Tak? Ja mam Xiaomi 11, więc połączył się i działa super także. Działa z Androidem. Tak. Teraz troszkę jesieni. Jedziemy sobie na szutrową drogę i potestujemy jeszcze śledzenie.
A ten szum to rzeka. I może jeszcze zrobimy trochę lasu. Dobra, wjeżdżamy do lasu. Tu już jest dość wyboiście i błotniście, tak, żono? Tak, w prawo. Jedyny problem jest taki z tym gimbalem, że nie zmienię sobie teraz przerzutek. O matko. Ale utrzymał się cały czas. Tak. Można też nagrać zgubioną lampkę. Już było tak wyboiście, że ona wyszła? Szalejesz, skarbie. Nie szaleję, ale mi się nie wiem, jak to się ten... Zaraz ci założę. No tak. Ja nie mam pojęcia, jak ona to zrobiła, że ona wypadła. Gotowy, Mężuś? Gotowy. A to nie jest ta droga. Podobno nie jest wodoodporny, także uważajcie przez rzeki. Jest wodoodporny? Nie. A w ogóle to powiedzcie, czy w górach nie jest pięknie? Jeszcze trochę takiego terenu. Masakra. Jeśli tu przewrócę, to będzie niewesoło. A! Dobra, dałem radę, tak? Słoneczko nam zachodzi. Troszkę oślepia. Ale my cały czas na rowerach. Gdyby nie było. Jak? Co jeżdżą, że normalnie tragedia, jest ciężko ruszyć. A dla widoków? Pięknie. Słuchajcie, jest pięknie, jest ciepło. Jest kogoś na rowerze. Naprawdę. Trochę się zmęczyć, jak słychać. No i nogi od osoby, proszę, jeszcze po górę się nie zagoiła, a już wolą po rowerze. Także. Będzie masa. Jedziemy? Jedziemy.
A jak chcecie się nagrać na tle gór, łąki albo innego pięknego krajobrazu, śmiało możecie. Bez obaw o to, że was zgubi. Na koniec jeszcze typowe zejście ze schodów. I nadszedł czas na podsumowanie urządzenia. Tak jak mówiliśmy, jak pisze w tytule filmu, nie jest to żadna recenzja, bo ich w internecie znajdziecie od groma. Jest to po prostu nasza opinia, czy warto. Może co oprócz samego urządzenia w zestawie, czyli dostajecie te dokręcane nóżki oraz statyw na standardowym gwincie, więc jeżeli ktoś ma jakiś większy statyw, bądź chciałby, potrzebował, to bez problemu można go tu zamocować. Dostajecie sznurek na nadgarstek. Dostajecie również taki fajny pokrowiec, z którego ja nie korzystam. Nie jest mi do niczego potrzebny. Oraz magnetyczny klips, za którego pomocą montujecie telefon na urządzeniu. Obsługa, tak jak mówiłem, na plus jest bardzo intuicyjna. Włącz, wyłącz. Tutaj macie tryb robienia zdjęć bądź tryb aparatu. Tutaj jest joystick do obsługi. Po prostu kierunku gimbala. Tutaj macie przycisk do zoomowania, a tutaj do zmieniania funkcji, czyli kamera przednia, kamera tylna, włączanie bądź wyłączanie śledzenia. Montaż urządzenia jest bardzo prosty. Wystarczy go położyć na magnes. On już trafia w swoje miejsce. Nie ma z tym żadnego problemu. Za pomocą tego przycisku ustawiacie sobie urządzenie. Jest dedykowana aplikacja. Ku naszemu zaskoczeniu działa właśnie z Androidem. Także urządzenie gotowe jest do nagrywania. Widzicie dwa kliknięcia. Telefon się odwraca. Klikacie sobie z tyłu. Jest zmiana kamery. Oczywiście zmiana kamery powoduje, od razu powiem wszystkim, przerwanie nagrywania. Ponieważ nie da się nagrywać i w tym momencie przełączyć kamerę. Tak jak mówiłem, bardzo wygodny joystick, góra, dół, lewo, prawo. Oczywiście możecie sobie włączyć jednym kliknięciem z tyłu tryb śledzenia, bądź go wyłączyć. Pod kciukiem macie przycisk do zoomowania, czyli przód, tył. Bierzemy sobie tutaj o tryb wideo, tak. Widzicie zoom, zoom. Działa bardzo fajnie pod kciukiem. Z fajnych funkcji urządzenia to działa ono również jako powerbank. Tutaj macie wejście do ładowania. Tutaj jest wejście, gdybyście chcieli naładować telefon, gdyby wam się kończyła bateria. Na wielki plus to powiem wam, że od tygodnia pracujemy z tym gimbalem. Nagraliśmy sporo filmów. Jak widzicie, tutaj jest stan baterii, miga dopiero pierwsza kropka, także on wytrzymuje naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo. Gdzieś tam wyczytałem, że nawet 15 godzin, ale już wiem, że jest to więcej, na pewno jest to więcej. Poza tym funkcja powerbanka, bateria ma 2450 mAh, także jak na tą baterię urządzenie działa rewelacyjnie. O ten uchwyt magnetyczny nie musicie się bać, bo naprawdę wytrzymuje bardzo dużo, nie ma z nim żadnego problemu. Nie zdarzyło nam się coś takiego, żeby telefon odpadł. No nie ma szans, sami zobaczcie, jak trzeba mocno
tym telefonem, widzicie, ja podnoszę całe urządzenie za telefon. Naprawdę trzeba sporo siły, żeby go odczepić. Miał być o zaletach i wadach, czyli zalety na pewno lekki, poręczny, bardzo łatwo się go kalibruje i ustawia. Po złożeniu zajmuje bardzo mało miejsca. Wygląda to, już Wam pokazuję. W ten sposób, jeżeli, przepraszam, dokładnie tak. Jeżeli odkręcicie sobie te nóżki, zostaje Wam tyle w ręce. Tutaj nic się nie odczepi, nic nie odleci. Czy ma jakieś wady? No może to nie są wady, ale musicie uważać na piasek, ponieważ urządzenie nie jest pyłoodporne, kurzoodporne, na jakiś kurz, na jakieś zapylone miejsca. No bo jednak tutaj są silniki, to wszystko jest delikatne, prawda? Nie wiadomo, co by się stało, gdyby się nam zapylił bądź zakurzył. Druga sprawa to wodoodporność. Urządzenie nie jest wodoodporne, dlatego nawet jak posiadamy wodoodporny telefon, musimy z tym uważać. Poza tym żadnych innych wad w tym urządzeniu się nie doszukałem. Bardzo lekki, bardzo wygodny, poręczny. Jak widzieliście na filmie, bardzo fajnie nagrywa. To znaczy nagrywa. Nagrywa Wasz telefon, ale urządzenie robi robotę, tak? Bardzo ładnie stabilizuje. Nie zdarzyło się nam, żeby nas zgubił, chyba że faktycznie przy jakichś szybkich, dynamicznych ruchach, jeżeli nim po prostu szarpniecie od obserwowanej osoby, to wtedy może zgubić. Oprócz tego macie jeszcze funkcję w aplikacji nagrywania Daj na Zoom. To jest taki najazd na Waszą osobę. Jak widzicie tutaj na filmiku, a otoczenie tak jakby się do Was zbliża bądź oddala. Macie również w opcji filmy poklatkowe, macie hyperlapse i są również świetne panoramy, które urządzenie wykonuje za Was. Tych panoram jest kilka trybów. Na przykład taka. Włączymy sobie. Niech sobie zrobi. Widzicie, i urządzenie samo skanuje teren, robi zdjęcia i później łączy je w jedno panoramiczne zdjęcie. Jest tego kilka trybów. Dajmy mu skończyć. No i urządzenie sobie teraz połączy te wszystkie zdjęcia w jedno i macie świetną panoramę. Co prawda nie kuchni w domu, ale na zewnątrz możecie zrobić naprawdę świetne ujęcia. Są również dostępne opowieści, czyli coś ala krótkich filmików. Takie jak wrzuca się ostatnio na TikToka. Macie wiele szablonów do wyboru. Także według nas, jeżeli ktoś kręci vlogi, kręci sobie jakieś górskie podróże, wycieczki samochodowe, nawet motocyklowe, jeżeli ma to urządzenie trzymać, bądź można kupić dedykowany uchwyt i gdzieś go zamocować. Także bardzo, bardzo polecamy, bo naprawdę się do tego nadaje. Dlaczego kupiliśmy teraz czwórkę, skoro jest tak długo na rynku? Jest już dostępna piątka, jest dostępna szóstka chyba nawet. Otóż dla baterii. To jest DJI OM4 SE. Różni się tym od czwórki bez SE, że nie ma takich naklejanych końcówek magnetycznych na telefon, ale jest to zbędne. A w piątce macie już 3 razy słabszą baterię. Nie wiem, czemu producent w nowszej wersji tak okroił baterię, ale tak producent chciał, tak zrobił. Nam zależało, aby to urządzenie działało jak najdłużej, dlatego wybraliśmy właśnie ten model. Także szczerze możemy Wam go polecić, mamy go od tygodnia. Nie poznaliśmy jeszcze wszystkich funkcji, ale to jest film, czy warto, a nie, tak jak mówiliśmy, recenzja. Bo recenzje szczegółowe znajdziecie w innych filmach. Dla nas, dla 5-osobowej rodziny, dlatego co robimy i dlatego do czego jest nam potrzebny, w zupełności wystarcza. Dokupimy sobie do niego jeszcze
kilka akcesoriów, ale to zobaczycie w kolejnych filmach. Będzie nam miło, jak będzie jakaś łapka w górę, subskrypcja albo komentarz. Możecie zadawać pytania, chętnie odpowiemy. Co nim jeszcze można zrobić, co nie można, jeżeli ktoś jest zainteresowany. Postaram się odpowiedzieć każdemu. A w następnych filmach spróbujemy jeszcze rozszerzyć jego możliwości. Także subskrybujcie, na pewno wtedy niczego nie przegapicie. I mamy nadzieję do zobaczenia na kanale w naszych następnych filmach. Dzięki i do zobaczenia.